Kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, co dostałam od Mikołaja. Obiecany odcinek jest o tym i Mikołaj jest do nas odwrócony. Teraz już nie. Obiecany odcinek Wam nagrywam właśnie i najpierw pokażę Wam słodycze, a później rzeczy, które dostałam. I kilka będzie, a dokładnie jedno chyba ogłoszenie będzie pod koniec odcinka, więc możesz się czekać do końca. Dobra, a więc przeszłam do tej słodyczowej części. I tutaj mam dość dużo słodyczy. Oczywiście niektóre już z nich zjadłam. I nie, że są tu papierki, ale po prostu już Wam ich nie pokazuję, no bo zjadłam i są w moim brzuchu. Zapomniałam Wam powiedzieć, że dzisiaj mamy tło. Już trochę nawiązujące do świąt, takie kolorowe i lampeczkowe, bo postanowiłam dać lampeczki już na moje biurko do nagrywania. No i mamy tu naszą choineczkę, która jest w lampeczkach kolorowych i zwykłych. Więc już przechodzimy do słodyczy. Dobra, mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale słodyczy nie będę pokazywać każdy osobno i dokładnie, no bo dużo czasu by z tym zeszło, a ja chcę zrobić taki fajny, szybki i ciekawy odcinek. Więc chyba będziemy zaczynać. Pokażę Wam oczywiście takie, tak z bliska, tak trochę szybko, ale nie, że na przykład będę Wam pokazywać jaki smak i w ogóle, tylko po prostu może Wam tak szybko pokażę i będziemy szli dalej. Dobra, więc dostałam takie ciastka. Będę Wam ewentualnie dawać chwilę, jeżeli chcecie, możecie sobie je dokładnie oglądnąć. Takie ciastka. Ale jazda! W smaku orzechowym, jeżeli byście się zauważyli. Takie krakercy. Piernik. M&M'sy. Tiktaki, takie jakieś zwykłe. Batoniki. 3. Mars. Jakiś Prince Polo i Fiesta. Ja nie mam tego Fiesty. Taki krem, o to jest coś, co jeszcze nigdy nie jadłam, takiego smaku kremu do pieczywa. Tutaj mam gumy, mamby, troszkę już zaczęte, bo je już zaczęłam, ale tutaj jest o reszta z nich jeszcze jedna, taka ta. Taka jedna część ich. Tutaj mam żelki, żelki jogurtowo-owocowe i Michałki. I tutaj mam takie czekolady. Już Wam pokazuję, czekajcie. Dobra, wyciągłam je. Pierwsze to jest Milka Oreo, jedna z moich. Dobra, kochani, bardzo Was za to przepraszam, ale dotknęłam, wywaliłam czekoladą, po prostu przez przypadek mocno uderzyłam o telefon i mi się wywalił. No przepraszam Was bardzo jeszcze raz. Dobra, druga czekolada to jest ta nieszczęsna, która mi wywaliła telefon, czyli taka kokosowo-orzechowa, Wedel. Później mamy Milkę, Milkinis, takie czekoladki. Shogeten, bardzo lubię Shogeten czekoladę, polecam Wam. No i czekolada Milka. I precle, królewskie pierniczki w czekoladzie. Więc poczekajcie chwilkę, ja wszystko to uporządkowuję i przejdziemy do rzeczy. Dobra, ułożyłam. O nie, właśnie zauważyłam, że jedna lampeczka mi nie świeci. Szkoda. Ale dobra, przechodzimy dalej. W takim razie, pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, jest taka oto lampka, którą już od dłuższego czasu chciałam. Uwaga, to jest lampka jednorożec. O, proszę, macie tak z dalsza trochę. Tego jednorożca. Z tyłu wygląda normalnie. Taki kształt jednorożca. A tutaj jest taki jednorożec i to jest taki jednorożec na baterię, także nie nagrzewa się i w nocy może Wam świecić, zresztą tak samo jak ta choinka w tle. Dobra, jednorożec został dodany do tła, a teraz pokażę Wam drugą fajną rzecz, czyli, uwaga, tam. Slime Book and Challenge. Książka, którą naprawdę chciałam i ja kupiłam taką samą Martynie. Nie pokazywałam jej, bo nie chciałam otwierać z kartonu, ale jak widzicie, ona mi kupiła taką samą, co jest po prostu fajne i mega. Więc zaraz Wam pokażę z bliska.
Dobra, z góry, sorry za ten cień, ale po prostu za mną, a czy nade mną na suficie jest jeszcze lampa i ona tak świeci, że się robi cień i trochę ciemniej, ale mam nadzieję, że wam to aż tak nie będzie przeszkadzać. Tutaj mamy na samej górze napisane, że przepisy na slime, ciastolinę, piasek kinetyczny, mega dodatki, a także wiele innych pomysłów. Tutaj mamy Slime Book and Challenge. Przyjmujesz wyzwanie? Zrób to z nami. I tutaj na okładce mamy takich TikTokerów, YouTuberów jak. Tutaj mamy Cookie Mint, Dominik Rupiński, Sonia Żugaj, Filip Zabielski, Samosia i Lena Moonlight. Jak otworzymy książkę, mamy napisane taki napis Slime Book and Challenge. Tutaj mamy. Emotkę taką fajną. I tutaj mamy Izabelę Zabielską na przykład. Później mamy jeszcze wiele innych osób. Tutaj jest na przykład Adam Żakiewicz z pudełkiem. Tutaj jest na przykład Julia Żugaj. A tutaj jest Sonia Żugaj. Tutaj robię właśnie różne slajmy. Nie będę wam pokazywać całej książki, bo zajęłoby dużo czasu. A, bo jej jest naprawdę dużo. I teraz będą ogłoszenia. Dobra, na początku filmiku mówiłam o jednym ogłoszeniu, ale teraz sobie przypomniałam o drugim ogłoszeniu, więc najpierw mówię wam o tym pierwszym ogłoszeniu. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że jeżeli chcecie, to mogę wam nagrać odcinek osobno, tylko z tą książką. Jak pokażę wam ją dokładnie całą. Od środka. O, tutaj akurat mi się otworzył slajm podstawowy. Ale pokażę wam to wszystko dokładnie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie w ogóle. Jeżeli chcecie, to bardzo chętnie wam nagram. No i to jest pierwsze ogłoszenie. I teraz drugie ogłoszenie. Uwaga! Mam taki oto klej. Taki oto klej z firmy Kidea. I on podobno jest dobry do robienia slajmów. Moja koleżanka, czyli którą bardzo często promuję, a dokładnie na drugim odcinku, czyli Lady0916, czyli inaczej Martyna, używała ten klej i mówiła, że była z niego nawet zadowolona. W jednym takim pojemniczku jakby jest 125 ml. O, tutaj pisze. Nie chcę ostry złapać. O, myślę, że widzicie. Jak zauważyliście, nie będę ukrywać, nie jest ten klej pełny. Bo tak naprawdę dzisiaj go odkupiłam od mojej koleżanki. Tak, od Martyny. Bo miała go w szkole, bo robiliśmy stroiki. W każdym razie nieważne. Mam ten klej i będę spróbować z niego robić slajmy. Jeżeli się uda, to będę sobie taki kupywać. Bo myślę, że jest opłacalny z tego, co Martyna mówiła, kosztuje niecałe 5 zł, a jest go 125 ml. No i myślę, że opłaca się go robić, bo jeżeli ktoś nie lubi robić tak dużych slajmów, to mu fajne będą slajmy wychodzić i dużo ich będzie. Taki klej fajny. Mi się podoba i ogólnie będziemy próbować z niego robić slajmy. Dobra, więc takim oto slajmowym, jednorożcowym, świątecznym, słodyczowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, zasubskrybujcie mój kanał i włączcie dzwoneczek, jeżeli chcecie mieć powiadomienia o nowych filmach. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!